Witajcie, kochani. Dość długo mnie nie było, ale Bóg mi świadkiem, że kilka razy brałem się za nagrywanie filmu dla was, ale zawsze coś mi przeszkodziło i po prostu nie doszło do skutku. Później kasowałem to, co nagrałem i tak w kółko, i tak w kółko. Mam nadzieję, że ten film w końcu nagram do końca i nic nie stanie na przeszkodzie. Nie będę wnikał już w przyczyny tego. Po prostu, no tak wynikało. Moi drodzy, za bardzo nie mam przygotowanego jakiegoś jednego tematu dla was. Mam mnóstwo tematów, natomiast akurat żadnego konkretnego na dziś nie przygotowałem, postanowiłem po prostu odezwać się do was, pokazać, że jeszcze żyję, że jestem. No i tak sobie można powiedzieć, wegetuję, bo no, w oczekiwaniu oczywiście na przyjście naszego Zbawiciela. Tak sobie jestem i sobie po prostu no, żyję. Co robię na co dzień, no to moi drodzy, można by rzec, że marnotrawię czas. I bardzo nad tym ubolewam. Po prostu siedzę sobie i żyję sobie i sobie obserwuję to, co się dzieje dookoła mnie, to, co się dzieje na świecie. Wyciągam jakieś swoje wnioski, prawda? No i oczywiście mam jakieś tam swoje przemyślenia, swoje, które no, na podstawie swoich przygód internetowych, że tak powiem, mam, bo bardzo dużo czasu spędzam siedząc na internecie. Mieszkam na małej wsi obecnie. Jak wiecie, przeprowadziłem się z dużego miasta na małą wieś i powiem wam, że internet jest tam takim, no, tym jedynym oknem na świat, że tak powiem, bo jak człowiek wyjdzie z domu, to pola, łąki, lasy, prawda, rzeki i tak dalej. Jest pięknie, no ale ileż można stać i podziwiać ciągle ten sam las, tą samą rzekę. Chociaż nie powiem, bo to jest widok piękny, okolica piękna. No ale tak jak mówię, korzystam nie tyle z telewizji, co z internetu, aby po prostu wiedzieć, co dzieje się w tym zmyślonym, przekrzywionym, szatańskiej rzeczywistości, która nas otacza, tak powiem. Większość z was, kochani, prawdopodobnie jest ze mną na tym kanale od dłuższego czasu, więc rzeczy, o których mówię tutaj związane z wiarą, nie są dla was żadnym zaskoczeniem, bo kanał ten jest o wierze. Przepraszam. Dlatego pozwalam sobie mówić konkretnie w niektórych dziedzinach, w niektórych sprawach i nie robię wstępu tutaj, że jest to kanał taki, taki czy taki. Więc moi drodzy, tak jak mówiłem, nie wiem, co mam wam przekazać, bo tak wiele tego jest, tak wiele tematów, że no, musiałbym skakać z tematu na temat, ale powiem wam, że takie dzisiejsze na przykład doświadczenie, miałem komentarz, tam ktoś odpowiedział na mój komentarz w internecie na temat tego. Ja zamieściłem komentarz pod jednym z filmików, gdzie tam taki pan katolik,
ksiądz katolicki albo jakiś kapłan, to jest, nie wiem, nie znam go, bardzo podobno popularny, on już zmarł. Ja nie wiedziałem w ogóle, że on zmarł. I kiedyś, co oczywiście niczego nie zmienia, i kiedyś zamieściłem komentarz pod jego filmem, że, no, że pan jest taki mądry, nie? Taki oczytany, bo on takie mądre rzeczy mówi. No i zadałem pytanie, proszę mi wyjaśnić zatem, dlaczego Kościół katolicki zafałszował dokument Boga, zafałszował dekalog, prawda? No i właśnie w tym kierunku było to moje pytanie. Znalazły się tam od razu osoby, które chciały zrobić burzę w tych komentarzach. Za bardzo nie dałem się sprowokować. Odpowiedziałem na niektóre komentarze pod tym moim. No i moi drodzy, znalazły się oczywiście tam herezje, herezje, jeszcze raz herezje, różne komentarze, serduszka też jakieś tam były, no nieważne. W każdym razie wczoraj chyba dopiero zamieściła tam komentarz taka pani, która też mi odpowiedziała na ten komentarz, rozwijając coś tam, że ja jestem w błędzie, że coś tam dekalog, bo dekalog coś tam, że to nie można chyba wierzyć, tam te różne rzeczy takie, bo to by szło pomieszania zmysłów, dostać coś tam. Moi drodzy, nie chcę przekręcać za bardzo tego komentarza. W każdym razie, o co mi tutaj chodzi? Bo nie pamiętam za bardzo dokładnie, ale chodzi o sens tego komentarza. Sens był taki, że ta pani odpowiedziała na mój komentarz kompletnie nie rozumiejąc, co ja napisałem, więc ja potem jej wytłumaczyłem. I tutaj, kochani, taki jest fenomen, tak w cudzysłowie można to słowo wziąć, w cudzysłów, że pod wieloma komentarzami, gdzie ja zamieszczam, albo nawet pod moimi filmami, ludzie udzielają komentarzy całkowicie niezwiązanych z poruszanym przeze mnie problemem. Czyli takie jest powiedzenie: ja o kozie, ty o wozie, nie? Albo ja o wozie, ty o kozie. Ja o koniu, ty o słoniu, nie? Czyli każdy po swojemu. No to jest głupie, nie? Jak ja bym na przykład na jakimś forum zadał pytanie, forum takim motocyklowym, nie? Co sądzicie o motocyklu BMW, nie? Bo chcę sobie na przykład motocykl kupić taki. No i takie pytanie mam, co sądzicie, czy polecacie ten i ten model? A ktoś by w komentarzu napisał, no ja mam samochód Audi i mi się dobrze nim jeździ, nie? Są cztery fotele, są cztery kółka, mam bagażnik i se jeżdża do roboty, nie? I fajnie. I mało pali, nie? No to, kochani, to jest na tej zasadzie, nie? Podałem wam głupi przykład. Jak zwykle lubię to robić, podawać wam takie proste, wręcz głupie, do przesady przykłady, ale żeby wam pokazać to, o co mi chodzi, nie? Żebyście dobrze to uchwycili. Więc to jest na tej zasadzie, że ja piszę, dlaczego sfałszowaliście dekalog, a pani mi pisze coś tam o prawie Mojżesza, o starych prawach, więc ja wyjaśniłem tej pani, że nie pojęła mojego przekazu, no i tłumaczę jej, że ani nie rozwodzę się tam o starym prawie, ani o starym czy nowym przymierzu i tak dalej, bo Kościół katolicki absolutnie nie rozróżnia starego i nowego przymierza. Nie ma o tym mowy w tym kościele, przynajmniej ja nigdy nie słyszałem. I stąd właśnie to, że uznawają za taki swój wzór dekalog, czyli nazwijmy to prawo mojżeszowe, nie? W Słowie Bożym dokładnie są takie słowa, że tam, już nie pamiętam, no chyba Księga Kronik, ja to zacytowałem tej pani, że tam były prawa i stare przymierze, stare prawa były dane Mojżeszowi dla Izraela. Tam są, kochani, takie słowa, dosłownie takie słowa, że dał
Pan Bóg Mojżeszowi dla Izraela. Nie Mojżeszowi dla katolików, czy Mojżeszowi dla reszty świata, tylko Mojżeszowi dla Izraela. To też trzeba zrozumieć. Ja kiedyś tego nie rozumiałem, nie znałem tego wersetu nawet, chociaż przypuszczam, że go czytałem, bo czytałem Pismo Święte tak jak leci, że tak to określę dziwnie. Czyli od początku do końca, więc musiałem to przeczytać, ale jak wiemy, kiedy Duch Święty nie zwróci nam uwagi na coś ważnego, to my to po prostu sobie przekartkujemy, przeczytamy i tyle, no i przeczytaliśmy, nie? Natomiast Duch Święty, kiedy przychodzi taka potrzeba, pokazuje nam pewne rzeczy w wersetach, które przeczytaliśmy, ale tych rzeczy nie zwróciliśmy na te rzeczy uwagi, ponieważ one wtedy nie miały większego znaczenia dla naszej wiedzy, ponieważ te puzzle biblijne musiały być układane w naszej głowie w odpowiedni sposób. I każdy z nas ma te puzzle indywidualnie inaczej układane, prawda? Więc nie możemy wymagać od wszystkich, aby od razu mieli takie poznanie, jak mamy my. Nie? Ktoś powie, ty się zgubi, bo ty nie wierzysz o tego, ty się chyba ze sosny zleciał. No tak nie jest, bo ja też kiedyś myślałem, kochani, taka pycha mnie niosła, że jak ja coś wiem, no to wszyscy muszą to wiedzieć. No ale teraz już wiem, że tak nie jest, prawda? Tak samo jak ja nie wiem wszystkiego i gdzieś widać to moją niewiedzę, a ktoś się pyszni przede mną, że jestem głupi, bo tego i tego nie wiem. No nie jestem głupi, po prostu do tego nie dorosłem, nie? Czy nie dorosnąłem, czy jak to się mówi. Tak samo każdy z nas, prawda, jest na pewnym etapie wiedzy i tyle. Natomiast jeżeli przychodzi ktoś i nas poucza, czy informuje, czy pokazuje coś, to my tego nie musimy przyjmować, ale czasami wypada zwrócić na to swoją uwagę, kochani, dlatego że ta osoba może mieć rację. To jest tak samo jak ja, byłem w wielu błędach. Nawet w dużym błędzie kiedyś byłem, bo ktoś mnie okłamał. I często dlatego, że ktoś nas okłamał, a my przyjmujemy go jako autorytet, nie jako Boga jako autorytet, tylko tego człowieka, pastora czy księdza jako autorytet i jesteśmy w błędzie i my bronimy później właśnie tej wiedzy, którą mamy, tej fałszywej wiedzy, ponieważ nie chcemy, aby nasz autorytet spadł, prawda? Nie chcemy się przyznać do błędu. No i bronimy tej głupiej wiedzy. Czasami to jest głupia wiedza, nielogiczna, no ale też tak miałem i na głowie stawałem, żeby swoje teorie usprawiedliwić i to Słowem Bożym. I po części mi to wychodziło, ale nie do końca mi się to zgadzało, więc tkwiłem w takim zawieszeniu. Aż w końcu Pan Bóg prostymi słowami, bo tak to Pan Bóg bardzo często robi, że w prosty sposób pokazuje nam, jaka jest prawda biblijna i tak samo mnie Pan Bóg zrzucił z tego mojego kościelnego tronu, który sobie budowałem sam, nie? I trzeba pamiętać, że, kochani, pamiętajcie, że nie ma się czego wstydzić, jeżeli ktoś nas oszuka, my w tej niewiedzy trwamy, to kiedy poznajemy prawdę, to my musimy przyjąć prawdę. My nie możemy za wszelką cenę bronić kłamstwa, bo się wstydzimy. Należy przyznać się do błędu, przyznać się do tego, prawda? I tu jest koniec. Pan Bóg nam wybacza, bo kiedy przyznajemy się do błędu, to Pan Bóg wtedy nam wybacza i dopiero wtedy i tylko wtedy, kiedy okazujemy skruchę i przyznajemy, że zrobiliśmy błąd, czyli wyznajemy swój grzech, prawda? No i tu w zasadzie ta niemiła historia się kończy, bo przyjmujemy prawdę i kiedy ktoś ma problem i mówi, słuchaj, a jeszcze niedawno mówiłeś tak i tak, a teraz mówisz tak. No i teraz albo ten człowiek zrozumie, co do niego powiemy, albo nie, bo chcemy się wytłumaczyć. No i zależy, jakie on ma podejście do nas. No i wtedy mówię, że byłem w błędzie, bo ktoś mnie oszukał, nie? Ale jak widzisz, nie zatrzymuję się, nie stoję w miejscu, tylko szukam prawdy i Pan Bóg tą prawdę mi objawił. I w tym momencie jestem
na takim etapie poznania, prawda? Pewnie jeszcze coś będzie dodane albo zabrane, nie wiadomo. To już zależy od naszej drogi, prawda? Każdego droga jest, kochani, inna. O tym należy pamiętać. Natomiast wracając do głównej myśli, że my mówimy o jednym, a ktoś mówi o drugim, no to wynika tylko i wyłącznie prawdopodobnie z tego, że ten człowiek nie może, bo i nie potrafi podjąć naszego tematu. Przepraszam, naszej myśli nie potrafi tutaj rozwinąć, dokończyć, czy nie wiem, pokazać, że tak nie jest, że się mylimy, tylko pisze bzdury po swojemu, nie? Tak się zachowują ludzie, którzy no, na umyśle nie są za bardzo do przodu, nie? Jeżeli wiecie, o czym mówię. Bo człowiek, który jest niespełna rozumem, no to my mówimy do niego o jednym, a on gdzieś tam patrzy i nam mówi o latających motylkach, że on widzi, nie? Na przykład. No to ja się czuję właśnie tak, jakbym z takim człowiekiem rozmawiał, kiedy ktoś na proste słowa moje mówi jakimiś, nie wiem skąd to w ogóle bierze. Łapie na przykład słowo, bo ja użyłem słowa Kościół i to słowo Kościół rozwija w całkiem innym kierunku, nie? Także chciałem wam przekazać takie zjawisko właśnie, które zauważyłem. Często tak bywało, pamiętam, pod moimi filmami o świadkach Jehowy, kiedy już któryś z nich chciał zabłysnąć, no to albo mnie tam zwyzywał, albo coś tam pisał, że coś tam. No już nie pamiętam, nie będę wymyślał. Ale było tak właśnie, że nie pisali nigdy, nikt z nich, nigdy w życiu, ani nigdy. A kilka tych filmów mam, jak wiecie. Nigdy nikt z nich nie odniósł się do treści filmu i do tego, żeby wykazał mi nawet swoim zafałszowanym tym Pismem Świętym, które oni mają w przekładzie Nowego Świata, że ja jestem w błędzie. Więc no, tak to właśnie wygląda, nie? Że chce dokuczyć, ale nie potrafi się odnieść do tematu głównego, więc pisze bzdury, nie? Czasami tak jest. Ja kiedyś byłem, przed tym jak się narodziłem na nowo, byłem człowiekiem złośliwym. I potrafiłem też takie bzdury pod różnymi, kochani, filmami do różnych tematów się odnosić w sposób bardzo złośliwy, nie na temat, po prostu, żeby kogoś ugryźć, żeby komuś dogryźć, dopiec. I niestety stwierdzam, że tacy ludzie są cały czas i cały czas i cały czas, no i oczywiście będą, dopóki Pan Bóg tego w nich nie zmieni, bo we mnie cały czas to było, dopóki Pan Bóg tego nie zmienił. I teraz, kochani, jest też tak czasami, że mam na końcu języka, uwierzcie mi, mam na końcu języka, żeby coś głupiego komuś napisać, tak, że naprawdę by z krzesła spadł. Ale widzicie, tutaj jest Duch Święty, który powstrzymuje te głupkowate moje cielesne myśli i nie pozwala mi tego najzwyczajniej napisać, na co kiedyś w ogóle nie miałem hamulców, no nie? Mało tego, teraz, kiedy widzę, że właśnie ktoś jest atakowany w taki sposób, jak ja atakowałem ludzi w internecie, komentarzami oczywiście, złośliwymi, to ja te osoby bronię, staję w ich obronie, prawda? Miałem w zwyczaju na przykład czepiać się ludzi, którzy pisali z błędami, którzy nie znali zasad ortografii. Uważałem takich ludzi za zwykłych głąbów, prawda? No i teraz widzicie, jakie moje było postrzeganie świata. Natomiast dziś, kiedy widzę na jakimś forum, jak jakiś mądrala, nie? Tak, ja byłem kiedyś mądralą, najmądrzejszym
poliglotum lingwistycznym na świecie. To jak widzę takiego poliglotę lingwistycznego, astronautę, astrofizyka i fizjonoma w jednym, to kiedy on atakuje innego człowieka, to kochani, to ja wyszukuję u niego błędów i jego poprawiam. I często jest tak, że ten, który zwraca uwagę innemu, sam robi byka w zdaniu. A bardzo często łapie tych ludzi na interpunkcji. I wtedy, tak, pamiętam jednemu, co tak poprawił kogoś tam, to nie zakończył zdania kropką. No to ja wystarczy, że mu napisałem, że w języku polskim zdania kończymy kropką. I to, kochani, niszczy takiego człowieka w jednej sekundzie, jak on to przeczyta. To z nim jest koniec. Tam nie ma o czym polemizować. Jest wykazane, że tak Słowo Boże mówi, masz belkę w oku, a drugiemu chcesz wyciągać źdźbło. Najpierw zacznij od siebie, no nie? Dokształć się, doucz się, a potem poprawiaj innego. To samo właśnie robiłem ja, bo ja nie jestem wybitnym polonistą, ale lubiłem język polski i wydaje mi się, że tak w miarę mi to pisanie wychodziło, tak stylistycznie, że tak można powiedzieć, więc stwierdzałem, że mam prawo, żeby z innych robić pośmiewisko w internecie, kochani. No ale teraz już wiem, że takie zachowanie nie podoba się Panu Bogu. Nie? To znaczy wtedy oczywiście też wiedziałem, że takie zachowanie, że zachowanie złośliwe, złe nie podoba się Panu Bogu, ale całkowicie się tym nie przejmowałem i całkowicie mnie to jakoś nie interesowało w ogóle, nie? Bo nie czułem tego w sobie, nie miałem odnowy ducha oczywiście w sobie, więc i tego nie czułem, prawda? Byłem nieczuły ogólnie na sprawy Boże, nie było tego w sercu. Natomiast teraz, kiedy jeszcze coś tam pojawi się w tej główce, prawda, jakaś zła myśl, złośliwe myśli, to jest od razu negowane. To jest, kochani, walka ciała z duchem, jak to wiemy ze Słowa Bożego. Ludzie nowonarodzeni tak mają i tylko oni wiedzą, co to jest walka ducha z ciałem. Prawda? Że robię to, czego nie chcę, a nie robię to, co chcę. Prawda? Na przykład. Nie? Więc tutaj następuje właśnie walka. Oby ta walka zawsze była wygrana przez ducha. Prawda? A więc, moi drodzy, opowiedziałem wam taką jedną rzecz, która mnie właśnie dotyczy i nurtowała. Nie wiem, co sądzicie o tym, czy też tak doświadczacie, czy macie podobnych zachowań, doświadczacie, że piszecie jedno, a ktoś odpisuje całkowicie co innego. Przepraszam. Całkowicie co innego na inny temat, bo u mnie to bywa dość często, nie, że tak powiem. No, tak jak mówiłem, w szczególności pod filmami. Ogólnie spotkałem się też z takim, miałem, nie będę tutaj mówił nazwisk, ale jest to człowiek, który kiedyś zaprosił mnie do znajomych na Facebooku. No i tam zauważyłem, że on nagrywa filmy, no i jest tak zwanym, to znaczy tak myślę, że uważa się za nauczyciela Słowa Bożego, bo robi takie wykłady, czy też, no nie wiem, czy to można nazwać kazaniami, czy też opowiadaniami, czy też no, nauczaniami chyba Słowa Bożego opowiada. Ja to nazywam, że dzieli się ktoś swoim poznaniem, prawda, bo ja tak o sobie mówię, że ja się dzielę moim poznaniem. Natomiast no, nie widziałem, żeby ten pan w komentarzach protestował, jeżeli ktoś tam właśnie się rozpędza i za bardzo chwali.
Ale to już pomijam, bo to jest każdego indywidualne podejście do tematu, czy pozwala siebie nazywać nauczycielem, czy nie, czy pozwala sobie przynosić chwałę za mądrości ze Słowa Bożego, czy nie. Ja nie pozwalam. Nie, i dobrze o tym wiecie. Natomiast wracając do sedna sprawy, Pan ten opowiada tam o pewnych rzeczach. Ja zwróciłem uwagę, bo Pan opowiada, że aniołowie to są demony, co aniołowie upadli, prawda? Że to są demony, co jest nieprawdą. I wielu uczonych w piśmie, i wielu teologów, fizjonomów i innych astronautów właśnie w ten sposób uczy i nie dadzą sobie powiedzieć inaczej, natomiast są w głębokim błędzie. Kochani, tak na szybko, na krótko wam tutaj powiem, demony są to całkiem inne, oczywiście też duchowe stworzenia niż upadli aniołowie. Zwróćcie uwagę, tak wam tylko pokrótce opowiem, abyście mieli pogląd taki na ten problem, że aniołowie, kiedy stępowali na ziemię, załatwiali tu, że tak to określę, załatwiali tu jakieś sprawy, to oni nie potrzebowali ludzkiego ciała, żeby się materializować, ponieważ oni potrafili zmaterializować własne ciała. To znaczy, a nie, aniołowie mieli taką zdolność, aby no, w tym ciele ludzkim się ludziom pokazywać. I, o, i tego jest, kochani, mnóstwo przecież, gdzie widzimy, że jakiś anioł miał tu do przekazania coś człowiekowi, prawda, i chciał mu się pokazać, to nie wchodził w ciało żony tego człowieka, czy w ciało córki, czy syna, czy w ciało jakiegoś tam kogoś z plemienia, w jakiegoś tam wieśniaka, czy kogokolwiek, prawda, nie wchodził i nie przychodził i nie mówił, tylko materializował się i widać było, że jest to, że on ma anielskie ciało, prawda, tylko że zmaterializowane, tak jakby ludzkie, tylko że jest to anioł, miał taką chwałę i to też w Słowie Bożym jest ujęte. Aniołowie w ten sposób objawiali się już w Starym Testamencie, jak wiemy, prawda? I w Nowym Testamencie, kiedy z poselstwem przychodzili z jakimś przesłaniem, prawda, z wiadomością, to także się materializowali po swojemu, używali do tego swoich ciał, tylko że tych materialnych takich, nie? Czy to przy grobie Pana Jezusa, czy gdzie indziej, nie? Więc i ludzie dobrze o tym wiedzieli, że aniołowie potrafią się materializować, bo na przykład kiedy jeden z apostołów został chyba tam, o ile dobrze pamiętam, wypuszczony z więzienia, właśnie też chyba przez aniołów, o ile dobrze pamiętam, no to kiedy pojawił się przy bramie, przy tej furtce, to ci ludzie, ciężko było tym ludziom wierzyć, że to jest on, i mówili, to jest chyba jego anioł. Tam chyba o Piotra chodziło nawet. Mówili, to jest jego anioł, nie? Więc oni wiedzieli takie rzeczy. Tak samo synowie Boży, kiedy spojrzeli na kobiety ludzkie, prawda, na ludzi, na kobiety, no to no nie tak samo tutaj zaczęli się materializować. Oczywiście wtedy zgrzeszyli, bo złamali prawo dane im, bo im nie wolno było tego robić, wiązać się z człowiekiem, ale oni przybrali swoje ciała. Oni nie weszli w ciała mężczyzn tutaj, tylko zmaterializowali się i w swoich ciałach, swoimi genami, że tak powiem, zarażali, czyli zapładniali kobiety. Dowodem tego, że oni byli w swoich ciałach, a nie w ludzkich, jest to, że mieli anielskie geny, dlatego że te geny zmieszane z genami matek,
tych dzieci, bo oni spłodzili dzieci, no to te kobiety z tych, mieszanka tych genów spowodowała, że te kobiety rodziły po prostu potwory, nie? Nazwane olbrzymami, nazwane nefilimami, czy nefilim. I tam już właśnie były te geny anielskie, powodowały, że ci ludzie rośli, praktycznie rośli bez końca. Osiągali rozmiary różne, natomiast Pismo Święte podaje, że tam ludzie byli tak rośli jednego plemienia, jak cedry. Zobaczcie sobie, jak wysokie są te cedry, czy inne drzewa, nie? Bo oni porównywali, że widzieli tam ludzi, no jak drzewa, nie? Wysokich jak drzewa. My nie wiemy, jakie to były tam drzewa, ale to na pewno nie były takie, wiecie, po 2,50 metry sosenki, nie? Tylko to były ogromne drzewa. Mówili, że w ich oczach byli jak szarańcza. No więc, moi drodzy, tak to, tak się rzeczy mają. Natomiast i to byli aniołowie upadli. Natomiast demony to są duchy po tych wszystkich potwornościach zrodzonych przez kobiety, czyli nefilim, bo nefilim przecież były to żywe istoty, ale zrodzone już tutaj na ziemi przez ludzi, więc duchy, nie, te istoty nie pochodziły od Boga, więc te duchy nie zostały i nie mogły być wpuszczone tam, gdzie jest Pan Bóg, prawda? Ponieważ istoty te były nieczyste, dlatego że zostały zrodzone z grzechu, dlatego zostały nazwane duchami nieczystymi. Ponieważ zostały zrodzone z grzechu. Co to jest grzech, kochani? Grzech to jest złamanie prawa Bożego. I w tym przypadku ten grzech był złamaniem prawa Bożego przez anioły. Prawda? Bo inne prawo dotyczy aniołów, a inne prawo dotyczy ludzi. My nie mamy takich samych praw. Tam jest całkiem inna polityka, że tak powiem, i całkiem inne zachowania. Całkiem inne prawo jest dane aniołom, całkiem inne ludziom. Prawda? Jednym z tych praw, które Pan Bóg dał aniołom, to było właśnie to, że nie mogą w ten sposób postępować, czyli nie mogą płodzić dzieci z kobietami ludzkimi, z ludźmi. Nie mogą się wiązać, a oni to złamali, co też jest opisane zresztą już na pierwszych kartach Słowa Bożego. Tam można sobie te pierwsze księgi poczytać. Jest to tam opisane. Później z tych, przepraszam, później z tych obrzydliwości powstawały całe plemiona, które zresztą, plemiona tych olbrzymów, które zresztą dokuczały i maltretowały, ciemiężyły ludzi. Nie będę tutaj rozwijał, moi drodzy, tej historii, natomiast kiedy te obrzydliwości, bo tam były też i mieszanki ludzi ze zwierzętami, o tym też mówi Słowo Boże, co bardziej wnikliwi z was pewnie to wiedzą. Jeżeli nie, to polecam poczytać Słowo Boże, jest tam to opisane. I kiedy to wszystko, kochani, oni byli też, te potworności były uważane też za bożków, za bogów, za półbożków, za półbogów. I były te obrzydliwości czczone. A kiedy takie coś zdychało, prawda, czy też łagodniej mówiąc umierało, chociaż ja jestem bardziej za pojęciem zdychało, bo to była obrzydliwość, to takie coś, kochani, miało także swojego ducha. I ten duch gdzieś musiał się podziać, a nie miał miejsca, więc błądził, jak mówi Słowo Boże, po ziemi. Tak samo wypędzony duch, prawda, z człowieka, jak wiemy, jest to w Nowym Testamencie już opisane, że on sobie błądzi, chodzi tutaj po ziemi. Tylko w
w tej dziedzinie niematerialnej, w tej dziedzinie duchowej. I on, żeby spełniać swoje pożądliwości, które zna, bo miał kiedyś ciało, to on wchodzi w człowieka, prawda? Jeżeli zaistnieją odpowiednie okoliczności, bo to nie jest też tak, że jakiś demon może opętać sobie każdego, kogo chce, no nie ma tak, ale jakie te okoliczności są, to już jest inna sprawa. Natomiast kiedy taki człowiek zostanie opętany przez takiego demona, no to znaczy opętany, to znaczy kiedy w takiego człowieka wejdzie ten demon, używa i sobie w nim jest, jako mieszkanie go używa, to wtedy taki człowiek, oczywiście on o tym nie wie, ale w jego głowie zaczynają pojawiać się różne myśli, a przede wszystkim te grzeszne, na przykład pożądliwości. I jeżeli przed śmiercią taki demon był na przykład pół człowiekiem, pół kozłem, bo na przykład miał no, takich rodziców, prawda, był mieszanką, bo takie rzeczy były, istniały i kobiety współżyły w ogóle z tymi kozłami. Jest to opisane ze względu na ich przyrodzenie. Tam też jest to opisane. Może niektórzy z was są w szoku teraz, ale to jest w Słowie Bożym. No to, moi drodzy, jeżeli przed opętaniem jakiegoś człowieka takie świństwo było właśnie na przykład pół kozłem, pół człowiekiem, tak zwany Pan, to był Bożek Pan, to, moi drodzy, wtedy ten człowiek w swojej głowie doświadcza żądzy na przykład seksualnych w stosunku do zwierząt, do kozłów, do krów. I to jest zjawisko teraz na świecie, kochani, nie wiem czy wiecie, powszechne. Powstają, zwyczajnie mówiąc, burdele, czyli domy publiczne, dla ludzi, którzy właśnie lubują się w zwierzętach. I to nie jest jakiś temat tabu. Możecie sobie o tym przeczytać w internecie, wyszukać w internecie tych zagadnień. No i wam wyskoczy zapewne, gdzie nawet jest taki dom publiczny, gdzie można sobie iść i współżyć ze zwierzęciem. I taki człowiek stąd ma w głowie takie, kochani, ciągotki. Człowiek nie rodzi się w ten sposób skrzywiony i zboczony. Człowiek nie rodzi się z pociągiem seksualnym do zwierząt. Człowiek opętany przez takie świństwo lub inne ma właśnie w głowie później takie myśli. Najgorsze jest to, że ten człowiek, tym bardziej jak nie wie, o czym mówi Słowo Boże, to on nie wie, skąd mu się to w głowie bierze, on po prostu myśli, że on taki jest. Natomiast my, ludzie wierzący, wiemy, że kiedy człowiek narodzi się na nowo, to nawet gdyby był taki właśnie, to on później, zostaje to z niego wszystko wyrzucone i on później łapie drugi oddech, świeży, prawda, żyje tym świeżym Bożym powietrzem i sam się sobie dziwi, że mógł takie rzeczy robić, prawda? Wiemy doskonale, jak to jest. Mówię o ludziach narodzonych na nowo, że wiele mieliśmy grzechów, które uprawialiśmy, natomiast kiedy narodziliśmy się na nowo, te grzechy zostały nam wtedy wybaczone. Dostaliśmy oczywiście, staliśmy się nowym stworzeniem i już nie chcemy wracać do tych grzechów i czujemy też pomoc i siłę od Pana Boga, żeby tego nie robić, prawda? I tak to, kochani, wygląda. Mało tego, można sobie doczytać, to nie jest w tych 66 księgach Pisma Świętego zawarte, ale jest taka księga Henocha, tylko trzeba tą odpowiednią znaleźć, bo są tam jakieś podróbki. I tam, kochani, w księdze Henocha, Henoch opisuje w bardzo fajny sposób te zjawisko olbrzymów i te zjawisko demonów, skąd to się wzięło. O aniołach też jest tam pisane, o tych upadłych. I bardzo, bardzo fajnie łączy się to z całym przekazem z Pisma Świętego i wiele, wiele rzeczy wyjaśnia. I mamy inne światło, dostajemy inny pogląd na pewne rzeczy.
Przepraszam za to określenie, inne światło dostajemy. To się może kojarzyć źle ze świadkami Jehowy, bo oni mają co chwilę inne światło, ale oni to mają na przykład na, nie wiem, na koniec świata, o, że będzie koniec świata, oni mają inne światła. A inne światła na różne rzeczy też mają, więc takiego określenia sobie pozwoliłem użyć, ale wszyscy wiemy, o co chodzi, więc ta księga na to rzuca takie, takie fajne światło. No. Dla tych, którzy chcą mi napisać, że nie ma Księgi Henocha w Piśmie Świętym, więc oni jej czytać nie będą, no to ja tutaj mogę tylko tyle powiedzieć, że oczywiście nie muszą tego robić, aczkolwiek wiele by to im wyjaśniło. Natomiast czy Księga Henocha była, czy nie, to na ten temat, kochani, odpowiada nam Słowo Boże i polecam sobie przeczytać. To jest chyba nawet już Nowy Testament. Nie pamiętam, gdzie to jest, ale jest tam napisane, że było coś takiego i jest coś takiego jak Księga Henocha, prawda? Więc jest to też poparte Słowem Bożym. A ja, powiedzmy, człowiek, który ma jakąś wiedzę na temat Słowa Bożego, jakąś, nie będę się i nie chcę się, i wiecie, że się nie przechwalam nigdy swoją wiedzą, nie robię z siebie żadnego teofila ani fizjonoma teologicznego, ale do czego dążę? Człowiek, który ma pojęcie, o czym mówi Słowo Boże, tak mniej więcej, prawda, który przeczytał to Słowo Boże i jakiś tam już pogląd ma wyrobiony, to taki człowiek, kiedy przeczyta tą Księgę Henocha, to widzi, że tam nie ma zgrzytów, że tam nie ma czegoś, co by się wzajemnie wykluczało, a wręcz przeciwnie, że jest to księga, która uzupełnia pewne rzeczy, które nie są nam wytłumaczone w Piśmie Świętym, bo nie wszystko, kochani, jest nam wytłumaczone w Piśmie Świętym. Jest wiele zagadnień, kiedy człowiek czyta i czyta i mówi, kurczę, co to jest? Tego nie rozumiem, jak to może tak być, prawda? Tak samo jak ja nie rozumiałem kiedyś, kiedy mowa jest właśnie o upadłych aniołach i o demonach, to ja kiedyś, dla mnie to była zagadka, dlaczego tu są nazywane demony, demonami, takim słowem demony, te jakieś istoty, nie, duchowe, a tu nazywane są aniołami upadłymi. Ja to mieszałem, to jest kompletnie, kochani, absolutnie nie tak. Ponieważ musicie wiedzieć, że na przykład tłumacze Słowa Bożego w niektórych miejscach, w szczególności w Starym Testamencie, kiedy była nawet, bo demony miały swoje nazwy, nie? Bo jak takie świństwo jeszcze żyło, to ludzie je nazywali, nie? Nazywali je jakimś imieniem, one się tak nazywały, a że tłumacz nie wiedział, co to jest, nie? Te imię, co one oznacza, to po prostu wpisywał demon. A gdyby wpisał normalnie imię tego czegoś, co też jest przez różnych tłumaczy uwzględniane, to my wiemy, że było kilka rodzajów tych demonów. Tam był jakiś demon, który był na przykład bykiem z ciałem człowieka. Były też, jak wiemy, te bożki Pan, one tak są teraz nazwane pospolicie Bożek Pan, z takim grającym na flecie są przedstawiane. Są od pasa w górę mężczyzna, prawda, a od pasa w dół są nogi kozła i ogon kozła, kopyta. No i o tym też Słowo Boże właśnie tam opisuje, że coś tam o tęskniących kobietach właśnie za takimi mężczyznami z przyrodzeniem właśnie jak u konia, nie? Jak u takiego stworzenia. Gdyby tłumacz wiedział, o co chodzi, a przeważnie nie wiedzą, to wtedy bardziej fachowo określiłby te zjawiska i te stworzenia i my też bardziej wiedzielibyśmy, o co chodzi. Ale nie zawsze tłumacze wiedzieli, o co chodzi. Nie zawsze też wiedzieli, kiedy Słowo Boże mówi o na przykład olbrzymach,
bo niektórzy ludzie tam byli nazwani ludźmi dużego wzrostu, a byli to po prostu zwyczajnie olbrzymi. Niektóre plemiona, prawda, były plemionami olbrzymów, ale tłumacz napisał tylko, że te plemię i te plemię nazywało się tak, nie? Że niektórzy olbrzymi są wymieniani z imienia, nazwiska, ich cały tam rodowód jest przedstawiony, ale tłumacz nie wiedział, że chodzi o olbrzymów, więc napisał, że po prostu tylko i wyłącznie z tego rodu tam pochodzili, nie? Byli synami, na przykład ci byli synami Anaka, nie? Na przykład, nie? No i teraz ktoś czytający Słowo Boże może się zastanowić, może to być dla niego niejasne i zadać sobie pytanie, no dobra, ale po co mi tu taka informacja, że tam jakiś gość był synem Anaka, nie? Przecież po co mi to jest, nie? Do czego? Gdzie ja mam to wsadzić? W co ja mam to ubrać, nie? A tu właśnie jest mowa o rodzie olbrzymów. Dlatego wymienieni są z imienia, tak samo jak był Goliat, prawda? Goliat miał brata. Oni są tam wymienieni, tam są nawet cechy charakterystyczne, że mieli po 6 palców. Na przykład jest opisane łoże króla Baszanu, Og, król Baszanu, prawda? Był olbrzymem. Jest opisane, jak duże było jego łoże. I te łoże nie było, kochani, ja tak to sobie w domu obliczałem, nie było już tak wielkie, jak ci pierwsi olbrzymi, którzy tam mieli, byli rośli jak drzewa wysocy. Ten miał tam coś chyba około, o ile dobrze pamiętam, około 4 metrów te łoże, czy jakoś tak. W przeliczeniu na nasze, nie chcę tutaj zmyślać, ale tak mniej więcej wam powiem, że no 4 metry to i tak jest, prawda? Olbrzymi człowiek, ogromny, no ale to już nie był ten taki gigant, nie? No jak widać, te geny też tam podupadały u nich. Ci olbrzymi stawali się coraz niżsi i niżsi i niżsi, z tego co widać w Słowie Bożym. Goliat też nie był gigantem mierzącym ileś tam kilkadziesiąt metrów, prawda? No, tylko że wyróżniał się, bo był olbrzymich rozmiarów, wyróżniał się na tle innych ludzi, ale powiedzmy, jedną stopą nie mógł rozgnieść na przykład 10 ludzi, nie? Nie był aż tak rosły. Tutaj teraz rozmiarów, tam wymiarów i danych nie będę konkretnie podawał, tylko tak mniej więcej wam to szkicuję. Zachęcam do lektury, zachęcam poczytać sobie. To wszystko jest bardzo ciekawe. Księga Henocha, tak jak mówię, powinna wam też rozjaśnić pewne sprawy. I jakbyście czytali teraz Stary Testament, to w niektórych miejscach już będziecie widzieć, że aha, tu jest mowa o tym plemieniu, o tym, tu są olbrzymi. Ci wojownicy byli tacy, ja ich to nazywam, tacy komandosi do zadań specjalnych, do zabijania olbrzymów. Była taka grupa, już nie pamiętam, to chyba u Dawida, nawet króla Dawida było, że miał taką grupę. Oni też tam właśnie byli wymienieni, o ile dobrze pamiętam, z imienia, dlatego właśnie z imienia, bo wyróżniali się na tle innych wojowników. Bo było napisane chyba, że właśnie ten na przykład zabił tego, a ten zabił tego, nie? Czyli to był taki dla niego order, nie? On dostał takie wyróżnienie, nie? W Piśmie Świętym, że jego imię zostało wyróżnione, bo właśnie on zabił tego, nie? Czy tam, czy zabił syna Anaka, czy zabił syna tego, czy tam jakiegoś innego, już nie pamiętam tych imion. Ale właśnie też byli wyróżniani i to był taki specjalny oddział do wybijania tych olbrzymów. Przeróżne, kochani, są ciekawe historie, kiedy człowiek czyta, a nie zna jeszcze całkiem przekazu Słowa Bożego i tak sobie czyta jak zwykłą książkę, tak jak ja kiedyś czytałem, to wielu właśnie rzeczy nie dostrzega. Wiele rzeczy jest dlatego też niezrozumiałych, nie? Czasami są to małe, czasami są to większe rzeczy,
ale zatrzymujemy się i nie rozumiemy. A jest to, później Pan Bóg nam pokazuje, że jest to proste, że tu jest wyjaśnienie tego, że samo Słowo Boże daje nam właśnie wyjaśnienie tego. Nie? Także moi drodzy, tak tutaj sobie zszedłem na ten temat, ale myślę, że ten temat jest ciekawy. Już kiedyś chciałem go poruszać, natomiast nie jest to temat potrzebny koniecznie jakoś do czegokolwiek, ale bardzo dużo nam wyjaśnia, żebyśmy wiedzieli, czym są demony, czym są upadli aniołowie, czym byli olbrzymi i czym były te istoty, które były czczone, czyli ci bogowie, nie? Bo pamiętamy, że Pan Bóg cały czas grzmiał z nieba, że to ja jestem prawdziwy, a wy się trzymacie tam, pędzicie do jakiejś obrzydliwości, nie? No właśnie, no. To były te obrzydliwości, to były te hybrydy, możemy je tak nazwać, hybrydy, zmieszanie człowieka ze zwierzęciem. Kochani, mamy tego pełno, nawet są te rzeczy dokumentowane poza Pismem Świętym. Oczywiście fantaści nazwali to mitologią rzymską, grecką i tak dalej, natomiast zauważcie, że po całym świecie ta mitologia rzymska, grecka jest przedstawiana bardzo, bardzo podobnie w innych kulturach, w innych językach, w nieco inny sposób, natomiast ci bogowie mają inne imiona, ale są tacy sami. Tak samo wyglądają, zauważcie. Więc łączcie kropki, łączcie to wszystko w całość i ten obraz wam się pokaże. Więc nie są to ani żadne mitologie, tylko jest to fakt, że takie istoty były, takie istoty żyły i w ten sposób to się działo. Nie? Tak więc ten temat nie był nigdy przeze mnie chyba poruszany tak dogłębnie, a szkoda, bo jest ciekawy, no ale tak jak mówię, nie jest on nam potrzebny, ta wiedza nie jest potrzebna nam do wiary w Boga, chociaż jest bardzo ciekawa i wyjaśnia nam dużo, no to właśnie dlatego nie poruszałem tego, no ponieważ uznałem, że dla wielu oglądających i słuchających właśnie to, co mówię, może być baśnią. Prawda, że nie uwierzył mi, że takie rzeczy są. Natomiast ja odsyłam niedowiarków do Pisma Świętego, do dokładnego badania Pisma Świętego, do tematów pochodnych od olbrzymów. Znajdziecie tego na YouTubie, prawda? Zachęcam do odnalezienia kanału, prawda ma znaczenie bodajże, tam brat Waldemar Dalewski opowiada właśnie o tych obrzydliwościach spłodzonych przez aniołów. Bardzo fajny sposób, bo on w taki dokładny sposób bada Słowo Boże i w dokładny sposób to wyjaśnia i naprawdę zachęcam was do odnalezienia tych filmów na jego kanale. I to też powinno wam wiele, wiele wyjaśnić. Ja wam tutaj nakreśliłem tylko delikatnie sprawę, taką kreskę postawiłem, trochę ją tam przykolorowałem, prawda, ale z tego za dużo informacji nie ma, wszystko jest w Słowie Bożym, trzeba, kochani, by dokładnie badać Słowo Boże, dokładnie teraz przytaczać pewne wersety. No ja jestem tutaj na telefonie, więc tego nie zrobię, nie jestem przygotowany do tego tematu. Mam oczywiście materiały, gdzie mam zaznaczone wersety, które mówią, opowiadają nam o olbrzymach, o tych właśnie hybrydach, bo ludzie nie chcą wierzyć, ludziom nie chce się wierzyć, że takie coś było, że takie coś jest tam napisane, mówi na przykład, ja przeczytał 5 razy Słowo Boże całe, albo 50 razy i tam o takim czymś nie było mowy. A tu nagle okazuje się, że jest taki werset, w którym jest opisana namiętność kobiet do właśnie takich obrzydliwości z przyrodzeniem konia.
Tak brzydko, prosto mówiąc po chłopsku, nie? Więc, moi drodzy, takie rzeczy się działy, kobiety obcowały z takimi rzeczami. Pan Bóg to widział i zapewne czytaliście, przypomnijcie sobie takie wersety, gdzie Pan Bóg właśnie też zaznacza, że to było dla kobiet, że nie wolno kobiecie się kłaść przed żadnym zwierzęciem. Gdybyście dokładnie zbadali Słowo Boże, tam w jakichś miejscach będzie właśnie zaznaczone, nie? Takie coś, że nie wolno kobiecie robić takich rzeczy. Dlatego, że później, kochani, ci upadli aniołowie, którzy prężnie działali w tamtych czasach, robili takie rzeczy, że sprawiali, że z takich związków kobiet ze zwierzętami rodziły się właśnie hybrydy. Dzisiaj chcą nasi naukowcy zrobić to samo, więc, kochani, trafnie Słowo Boże mówi, że nie ma nic nowego pod słońcem, nic nowego się nie dzieje. Historia, że tak powiem, kołem się toczy i zatacza krąg, prawda? Jest niszczone przez Boga i od nowa się dzieje to samo wszystko i wszystko dąży do tego samego. Jeżeli znacie Słowo Boże, historię Słowa Bożego, to zauważycie, że po oczywiście przekroczeniu prawa Bożego przez człowieka zaczęło się dziać źle, dążyło to wszystko do pewnego momentu. Pan Bóg robił reset, rozwalał to wszystko, po czym to wszystko znów zostało odbudowywane w tym samym kierunku. Czyli ludzie, tak jak mieli rozproszyć się po całej ziemi, zaludniać ją, tak robiły się skupiska, mówili jednym językiem, stawali przeciwko Bogu, chcieli do Boga, chcieli w ten wymiar wejść, chcieli do niego dotrzeć, budowali wieżę Babel i tak dalej. Pan Bóg to wszystko znów rozwalał, kiedy do niego trafiały te wieści, prawda? Jest to tam pięknie opisane. Rozproszył ludzi, pomieszał ich języki i zobaczcie, co się dzieje. Znowuż od nowa ludzie do tego dążą, aby był jeden światowy rząd, jeden światowy język, wiemy jaki, prawda, już jest wszędzie popularny ten język na całym świecie. Nie ma państwa, w którym nie posługiwano by się tym dzisiejszym popularnym językiem, jakim jest język angielski. I zobaczcie, do czego to wszystko dąży. Znowuż chcą zrobić jedną religię, prawda? Czyli połączyć to wszystko, tak zwana ekumenia, i znowuż chcą się ludzie zjednoczyć, i znowuż wystąpią przeciwko Bogu jako jeden naród, jeden język i wyznawcy jednej religii, która ma przyjść przez Antychrysta. Zobaczcie, znowuż wszystko dąży do tego samego. I znowuż pojawi się Pan Bóg i znowuż to wszystko rozwali. Mało tego, rozwali to i zobaczcie, dalej jest opisane w Słowie Bożym, że znów będzie się to wszystko działo od nowa. Aż w końcu dojdzie do takiego momentu, też o tym mówi Słowo Boże, kiedy Pan Bóg zakończy ten czas, kiedy na to wszystko zezwalał, wypełni się ten czas, przez niego na to przeznaczony, potrzebny do tego, aby się to wszystko wypełniło, prawda? I nastąpi taka chwila, kiedy zniknie całe zło. To będzie koniec końców tego systemu tutaj, który jest teraz na Ziemi, nie? Ale to jeszcze troszkę do tego czasu mamy. Moi drodzy, mówię już do was godzinę. O różnych tematach sobie dzisiaj tutaj pogadałem do was. Mam nadzieję, że przydatnych. Mam nadzieję, że nie zanudzałem. Dziękuję wam wszystkim, kochani, za uwagę. Mam nadzieję, że filmów będzie teraz już więcej, a ten film w końcu się jakimś cudem pojawi na YouTubie ku pokrzepieniu waszych serc. Zbliżajcie się do Pana Boga. Jeszcze wam tylko od siebie tak powiem, takie szczere
słowa z serca płynące, zbliżacie się do Pana Boga. Pan Bóg, pamiętajcie, jest tym, co my musimy w tym życiu osiągnąć, zbawienie. On nam daje zbawienie, więc zbliżajmy się do Niego, poszukujmy Go. Jeżeli do końca nie rozumiemy nawet pewnych rzeczy, nie zrażajmy się. Ważne jest, że szukamy Pana Boga i On nas widzi. Kochani. Jeżeli widzi, że Go szukamy, to naprowadzi nas prędzej czy później na dobrą drogę, abyśmy Go znaleźli. Bo Słowo Boże mówi, Pan Bóg pozwala się odnaleźć tym, którzy Go szukają, ale szukają Go, tak wiecie, porządnie Go szukają, no nie? Także, moi drodzy, dziękuję Wam wszystkim za poświęcony czas, za uwagę. Trwajcie przy Panu Bogu, szukajcie Go, błogosławcie, a ja błogosławię Was, pozdrawiam. Trzymajcie się, do następnego razu i z Panem Bogiem.